Codziennie budziłam się ze świadomością, że dzisiaj znowu będę musiała to zrobić. Chciałam czymś zatrzymać ten głód, zapobiec kolejnej dawce, lecz jak zawsze bezskutecznie. Nie miałam żadnego wsparcia, a gdy on napisał, nie umiałam odmówić. W umówionym miejscu przekazał mi towar, a ja poszłam na imprezę, gdzie było nas już więcej. Myślałam, że wszystko będzie w porządku, że rano obudzę się tak jak zwykle. Ale jednak to był koniec. Mój koniec.